Drogie dzieci, znajdujemy się w świątyni, w mieszkaniu Boga. Najlepiej to widać, kiedy jesteśmy na mszy świętej. Na środku jest ołtarz, stół. Wokół niego są krzesła, na których podczas mszy świętej zasiadają zarówno ksiądz, jak i liturgiczna służba ołtarza i wszyscy wierni. Jest też ambona, z której odczytywane jest Słowo Boga, Boża nauka. To jest mieszkanie Boga, w którym jest On obecny również w swoim Słowie, w Piśmie Świętym. Do dzisiejszej pracy przygotujcie dużą białą kartkę, Pismo Święte, markery i pisaki, ołówek, gumkę, kredki. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Na białej kartce szkicujemy pokój, na środku rysujemy duży stół pokryty białym obrusem oraz świecę. W dzisiejszym odcinku ojciec Tomasz proponuje Wam, abyście zaprosili do swojego domu Pana Jezusa i aby Wasz dom stał się Jego domem. Symbolem Pana Jezusa jest Pismo Święte, do którego czytania razem z rodzicami i rodzeństwem zachęca Was ojciec Tomasz. Następnie rysujemy wystrój tego pokoju. Okna, krzyżyk, obrazy, kwiaty, dywan. Dzisiejsza praca będzie nieco inna, ponieważ będzie to jakby zdjęcie Waszej rodziny razem z Panem Jezusem. Kolorujemy narysowane przedmioty i elementy w pokoju według własnego uznania. Do tak przygotowanego pokoju zaproście Pana Jezusa, przynosząc Pismo Święte. Poproście rodziców i rodzeństwo, aby wszyscy usiedli przy stole i jedna osoba z rodziny przeczytała fragment niedzielnej Ewangelii. W ten sposób Pan Jezus zamieszka w Waszym domu razem z Wami i Wasz dom będzie także Jego domem. Możecie tak w każdą niedzielę zapraszać Pana Jezusa do swojego domu i na pewno bardzo się z tego Pan Jezus ucieszy. Swoje prace do dzisiejszej Ewangelii, czyli jak Pan Jezus zamieszkał razem z Wami w domu i Wasz dom stał się domem Pana Jezusa, prosimy przesłać na fanpage Słowa w kolorach. Drogie dzieci, zapraszam Was teraz do wspaniałego pokoju. Zobaczcie, jest na środku tego pokoju stół. Są wokół pięknie rzeźbione fotele i krzesła. Jest też piękne lustro. Palą się świece. Zobaczcie, piękne mieszkanie. Ale ono może być jeszcze piękniejsze. Może być też mieszkaniem Boga. Wtedy to się dzieje, kiedy Boża nauka jest w nas. Czyli kiedy umiemy, potrafimy usiąść i sami rozważać i czytać Pismo Święte.
Bożą naukę. Kiedy tą Bożą nauką dzielimy się z innymi, którzy są w naszym domu, w naszym mieszkaniu, w naszej rodzinie. Kiedy zapraszamy do czytania i słuchania Bożej nauki, Słowa Bożego, naszych bliskich. Drodzy, kiedy Pan Bóg ze swoim Słowem, swoją nauką jest z nami i w nas, wtedy nasze mieszkanie jest mieszkaniem Boga. Na koniec, jak zawsze, zadanie. Zaproście do stołu waszych rodziców, bliskich i poproście, na przykład przed obiadem niedzielnym, żeby ktoś z dorosłych wybrał jedno zdanie z dzisiejszej Ewangelii i przed wspólnym posiłkiem je odczytał. Wasze mieszkanie jest mieszkaniem Boga, bo Boża nauka jest w Nim. Szczęść Boże.